Terapia biologiczna jest formą leczenia u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit zarówno w chorobie Leśniowskiego, jak i w chorobie Crohna, która jako jedyna modyfikuje przebieg naturalny choroby. My wiemy, że żadna z postaci nieswoistych zapaleń jelit nie jest uleczalna, czyli jest to choroba przewlekła, tak jak astma, jak nadciśnienie. U wielu pacjentów jesteśmy w stanie chorobę kontrolować tak zwaną terapią konwencjonalną, czyli to w przypadku, to może być, są preparaty mesalazyny, preparaty tiopuryn. My u dzieci indukujemy remisję w chorobie Leśniowskiego Crohna leczeniem żywieniowym, we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego to są sterydy. Większość pacjentów na tego typu leczenie odpowiada, ale jest grupa pacjentów, u których to leczenie jest nieskuteczne. I w tym momencie terapia biologiczna jest jedyną terapią, która pozwala na indukcję remisji u tych pacjentów, czyli wyciszenie aktywności choroby ostrej i również utrzymanie tego wyciszenia. I my dzisiaj wiemy po wielu latach stosowania tej terapii, że ona pozwala na długoterminowe remisje, czyli długoterminowe wyciszenie. My wiemy, że ta terapia zapobiega powikłaniom, bo u wielu pacjentów leczonych terapią konwencjonalną, mimo wielu stosowania leków w adekwatnych dawkach, mimo wszystko dochodzi do progresji choroby, czyli do powstawania powikłań. Natomiast w przypadku terapii biologicznej ona pozwala na wyhamowanie tej progresji. Jednym słowem, my zmieniamy naturalny przebieg choroby. To jest również związane z ograniczeniem liczby hospitalizacji u tych pacjentów. To jest również związane z tym, że ci pacjenci mają mniej zabiegów chirurgicznych, bo niestety konsekwencją progresji choroby może być konieczność zabiegów chirurgicznych polegających na resekcji jelit i tego bardzo chcemy uniknąć. Również w tym momencie, po wielu latach stosowania terapii biologicznej, kiedy my wiemy, że ona jest bezpiecznym leczeniem, również pojawiają się nowe doniesienia, które wskazują, że ta terapia jest bardzo skuteczna u pacjentów pediatrycznych. Jeżeli my im wcześniej my wprowadzimy to leczenie u pacjentów, tym skuteczność tego leczenia jest lepsza i również my u pacjentów pediatrycznych jesteśmy w stanie im zapewnić prawidłowy rozwój, czyli to jest coś, o co bardzo musimy walczyć w pediatrii, żeby pacjenci prawidłowo rośli, prawidłowo budowali kości, czyli zapobiegamy osteoporozie. Ci pacjenci mają prawidłowo dojrzewać, więc to jest jeszcze dodatkowa rzecz, którą my pacjentom pediatrycznym powinniśmy zapewnić i ta terapia daje tą szansę. Nie mówiąc o tym, że dla pacjentów dorosłych, jeżeli ja pytam nawet czy nastolatki, czy pacjentów dorosłych, co im dała terapia biologiczna, nowe życie, dlatego że niekontrolowanie choroby przez leczenie konwencjonalne to jest uwięzienie pacjentów w domu, oni się boją wychodzić, bo kwestia, no, o czym mówiliśmy, tych objawów, które są krępujące, które w każdej chwili mogą wystąpić. Nie mówiąc o kwestiach no, już bardziej poważnych typu wyniszczenie związane z zajęciem jelita cienkiego i tak dalej. Więc jeżeli my zahamujemy te procesy terapią biologiczną, to ci pacjenci funkcjonują normalnie, ich organizm, ich jelita funkcjonują normalnie, oni nie mają, ich jakość życia się diametralnie zmienia i oni mogą funkcjonować jak osoby zdrowe. Czyli z tej fazy osób chorych przechodzą w funkcjonowanie osoby, która funkcjonuje prawie tak jak osoba zdrowa, za wyjątkiem konieczności stosowania leczenia. Jest ogromnym problemem dostępność terapii biologicznej, dlatego że leczenie nie jest tanie, ale z drugiej strony chorowanie również nie jest tanie. I myślę, że to jest też czas, żeby zaczęto o tym myśleć, że jeżeli my nie zastosujemy tego typu terapii, to pacjent jest chory z konsekwencją progresji choroby, z koniecznością operacji, z koniecznością licznych hospitalizacji. To jest pacjent, który nie jest, dziecko nie osiągnie, nie może uczęszczać, realizować obowiązku szkolnego. A tym samym, jeżeli dziecko jest chore, to rodzina jest chora, bo jeżeli pacjent ląduje pediatryczny w szpitalu, to razem z rodzicem, prawda? W związku z czym jest całe funkcjonowanie rodziny zaburzone. Dla osób dorosłych, to osoby dorosłe mają problem z pracą, w związku z czym jeżeli my zaproponujemy leczenie, które pozwala na normalne funkcjonowanie, To tym sposobem dzieci realizują obowiązek szkolny, uczą się, zdobywają zawód, osoby dorosłe normalnie pracują, a więc nie muszą korzystać ze świadczeń rentowych. Natomiast leczenie faktycznie jest drogie, chociaż ono w tym roku bardzo potaniało, to muszę powiedzieć, i stąd nasze nadzieje, że może zmienią się kryteria programu lekowego. Bo leczenie jest możliwe głównie w ramach programu lekowego, który w Polsce ma najbardziej restrykcyjne kryteria w Europie, kryteria, które absolutnie nie mają przesłanek merytorycznych. Kryteria, właściwie leczenie jest przyznawane na rok, program nam nakazuje przerwanie po roku, co jest absurdalne, dlatego że jeżeli my kwalifikujemy do leczenia, bo takie są wymogi programu, kwalifikujemy pacjentów, u których leczenie konwencjonalne do tej pory było nieskuteczne. To są z reguły pacjenci po wielu latach chorowania i jeżeli program proponuje leczenie na rok i my później musimy zakończyć leczenie i marnujemy to, co uzyskaliśmy przez rok. Mniej więcej 1/3 pacjentów czy połowa pacjentów jest anty-TNF zależna, bo lekiem, który jest stosowany, są blokery TNF-alfa, czyli czynnika nowotworów alfa, czynnika martwicy nowotworów alfa. I my musimy to leczenie po roku przerwać. Możemy go włączyć ponownie, kiedy pacjent się zaostrzy. I znowu musimy go włączyć do programu zgodnie z kryteriami. Program uważa, że możemy leczyć pacjentów tylko z ciężką postacią choroby Crohna. Więc my musimy czekać zgodnie, jeżeli byśmy realizowali, zgodnie działali z zasadami, ja tak robimy, no, tak nam nakazuje program, musimy czekać, aż pacjent się bardzo zaostrzy, co właściwie jest nieetyczne. W związku z czym my mamy nadzieję, że jednak założenia programu są świetne, prawda? Bo mamy zmienić przebieg naturalny choroby, ale oczekujemy, że one zostaną tak skonstruowane, żebyśmy to w praktyce mogli realizować. Dlatego, że też wiemy, że ta grupa pacjentów ciężko chorych, która była kwalifikowana do pacjentów, jest anty-TNF zależna. To znaczy, to są ci pacjenci, tak jak w nadciśnieniu, prawda? Pacjent ma prawidłowe ciśnienie, dlatego że zażywa leki. Pacjent ma kontrolowaną astmę, bo stosuje leki. Pacjent z nadciśnieniem nie ma powikłań neurologicznych, bo ma kontrolowane nadciśnienie. I tak samo jest z Crohnem, prawda? Jeżeli pacjent na stałe ma stosowane leczenie, to nie ma objawów choroby, ale to nie znaczy, że myśmy go z tej choroby wyleczyli. I jest pewna grupa pacjentów, mniej więcej 1/3, połowa pacjentów, która musi na stałe zażywać te leki, żeby choroba była kontrolowana. No ktoś zada pytanie, bo bardzo często, to po co mamy stosować ten lek, skoro pacjent nie jest wyleczony? No ale czy ktoś takie pytanie zadaje w odniesieniu do astmatyków? Nie, prawda? Bo wiadomo, więc tak samo jest i myślę, że czas, żeby zrozumieć, że choroby zapalne jelit to są przewlekłe, destrukcyjne choroby o podłożu immunologicznym. To nie jest choroba chorej kubki czy bólu brzucha. To jest choroba immunologiczna, która musi być odpowiednio leczona, żeby była kontrolowana, żebyśmy mogli pacjentom zapewnić normalne funkcjonowanie i prawidłowe życie. A my wiemy, że tak możemy zrobić. Także mamy nadzieję, że program lekowy zostanie zmodernizowany, tak żebyśmy mogli pacjentów nowocześnie leczyć, dlatego że, no, że takie są oczekiwania lekarzy i przede wszystkim pacjentów, bo to jest ogromnie trudna rozmowa z pacjentem, kiedy pacjent mówi, no dobrze pani doktor, ale ja przez ten rok czuję się normalnie. I pacjenci mają ogromny lęk, że w momencie przerwania leczenia znowu ciężki nawrót choroby nastąpi. W tym momencie ja, jak rozmawiam z rodzicami, mówię, pani doktor, ale te 16 tygodni, bo po 16 tygodniach program daje nam możliwość włączenia do leczenia, ale te 16 tygodni jest 11 czerwca. Ja mówię, no ale a co będzie 12, prawda? Bo oni liczą, że... Ja mówię, no ale jeżeli się nie zaostrzy choroby, to my nie możemy włączyć leczenia. Ale dlaczego? Te 16 tygodni mija. Ja mówię, więc to jest ogromny problem, co my mamy w tym momencie z pacjentami po rocznym leczeniu zrobić, jeżeli my wiemy, że do tej pory przebieg był bardzo ciężki. Bo być może, że jest pewnie grupa pacjentów, tak jak jest to robione w Europie w tym momencie, Jeżeli są pacjenci pediatryczni, którzy mają zahamowanie tempa wzrostu, czy znaczne zahamowanie wzrastania, i to w tym momencie my wiemy, że to jest grupa pacjentów, którzy de novo mogą być wyłączeni. To nie są pacjenci, u których powinny być stosowane sterydy do indukcji leczenia. Wiadomo, leczenie żywieniowe nie będzie miało tego długotrwałego efektu, bo ono jest stosowane tylko do indukcji remisji, więc potrzebujemy leczenia, które będzie do podtrzymania remisji, i tym leczeniem jest terapia biologiczna. I my wiemy, że my powinniśmy tak leczyć tych pacjentów, ale program nam w ogóle nie daje takiej możliwości. Więc i my wiemy, że u tych pacjentów to leczenie jest niezwykle skuteczne, bo im wcześniej ono jest włączone, to tym większa jest jego skuteczność. To jest tak jak z małą dziurką, prawda? Jak jest mała dziurka, to możemy zacerować. Jak jest większa dziurka, to trzeba zrobić łatkę. A jak jest duża dziura, to trzeba kupić nową sukienkę. No, z nowym jelitem tak się nie da zrobić. W związku z czym, jeżeli wiemy, że jeżeli jest bardzo nasilona aktywność choroby, jeżeli są czynniki ryzyka złego, bo my potrafimy je określić, złego przebiegu choroby, to w tym momencie powinno być bardzo intensywne leczenie włączone. I takim leczeniem jest właśnie terapia biologiczna.